No to zacznijmy od euro. No ja cały czas tu widzę tego sela, nie? Jest jakaś korekta. Chociaż no tu zrobiło ten podwójny. Ale patrząc na dniowy, no cały czas ten trend spadkowy. Euro jen, no to wszystkie jeny, jak to ruszyło, nie to, bo po, wszystko powybijało, nie? Bo ja czekałem tu na tą strefę, nie? A to wszystko powybijało te wierzchołki, nie? No i jest, tutaj akurat dałem, bo jest nad 21, nie? Została zamknięta świeca. Znaczy jeszcze nie, ale tak zostało 55 minut. Myślę, że nic się nie stanie. Eurofund. Mamy dopiero się rozpędza. Tak są euro AUD. Krótko euro CHF. Nie wiem, czy ktoś jeszcze to trzyma, ale. Ale jeszcze nie tak. Ja już nie. Do take profitu mamy 220, no to jeszcze 130 pipsów, euro CAD. Minus na razie. Ale tam pisałem, że ja dołożyłem, nie? Już mówię, dlaczego dołożyłem. Bo tutaj było dla mnie strefa jakaś. Tutaj widziałem tu. Mówię, dołożę sobie, zobaczymy, nie? USD, no to samo, nie? Wybicie, nie doszło do mojego. Teraz taka flaga się robi. No i te jeny myślę, że w nocy pociągną. Dolar. Akurat. No tutaj było 7,9, dobrze pamiętam? 7,9. Plus, ok, zrobiło podwójny. No lecimy z powrotem na dół, jestem ciekaw. Tutaj będzie ta strefa 7,79, czy ona zostanie przebita, nie? Dolar do franka, no franki mocne. Lecimy na dół. Funt do jena to jest dzisiaj. No widzicie, impuls i flaga, nie? I tu też. Nie doszło mi do tej mojej strefy, co chciałem. Doszło do 61. Jest knot. O tym podwójny powinno zrobić, nie? Fund do AUD. No, trend. Trend spadkowy. Chociaż jeszcze się nie zaczęło. Oczywiście zaczęło się, tu był powrót przecież, nie? Tak, bo to już poczęło trochę. No, tu był powrót, nie? Tak. A do jeni. Myślę, że nic nie będę dawał teraz nowego. No jest sporo tych pozycji. No właśnie, nic nie będę dawał. AUD do jena. Też się odbiło tutaj o 61,80. I tak sobie pomyślałem, że jak te jeny się ruszyły, to wszystkie od razu. Tak samo CAD. Pięknie. No tutaj tylko tego franka nie mam odniesienia. Bo on tutaj jeszcze nigdy nie był tutaj. Zobacz. No nie ma odniesienia, jest puste pole. Tak myślałem jeszcze po tym impulsie tutaj, te FIBO. Nie, to było tak, jeszcze tego nie było. Ale sobie myślę, że to by było za ten, co głębokie. Jak wszystkie jeny idą, no to pewno ten. Jakie to było? Za głębokie to by było dla mnie, nie? Aha. Ewentualnie.
No tutaj jeszcze bym. O, to wtedy byśmy mieli Stoblosa, nie? Ale mówię, jak te jeny pójdą, to Frank też pójdzie, no. Nie ma innej opcji. Ja jeszcze, żeby tu się zapaliło ten, nie? Zielona. No, że wszyscy na sela, a my pójdziemy się na baja, nie? Złoto. O, złoto nie patrzyłem dzisiaj. No ja też nie pójdę, ja nie miałam czasu na... No złoto idzie dobrze. Nie wiem, to już w czwartku było, czy... Ale to chyba ci, co byli na Zoomie, nie? Mieli. Być może. No. I dzisiaj czy wczoraj grałem, z Karolem grałem Bitcoina. Graliśmy Bitcoina z tej pozycji. Nawet nie wiedziałem, że kurde, Karol powiedział, że ICMR to już normalnie w weekend, nie? Można obstawiać. Jak to? No. Też nie wiedziałem. Karol mi powiedział. Ale rozumiem, no, ale tylko takie bitcoiny, ale... Kryptowaluty. Ja mówię o krypto, nie? Okej. Okay. Nie sprawdzałam nigdy nawet. My mieliśmy wejście... Karol pozamykał już tu fajny zysk, a ja czekam na 24 tysiące. Ethereum wchodziłem, po 900 kupowałem, po 900. No, po 900 wchodziłem, 900. No to tu na samym tym, nie? I też ładny zarobek. Ale tu mam, kurde, 2400 liczę, na 2400. Okej. Okay. No i jakieś pytania masz, czy przechodzimy do skalpingu? Ktoś przyszedł, czy nie przyszedł? A jest. A Robert jest. Cześć, Robert. Cześć, cześć. Hej, hej. Okej, okay, 15 minut, sobie pozaznaczam. Gdzie my tu w ogóle jesteśmy? Grałeś na baja tego Bitcoina? My przez ścianę będziemy rozmawiać ze sobą. Robert? Mam? Czy ty grałeś na Bitcoina? Nie, ja czekałem, aż spadnie do 13 tysięcy. Ale nie jest pan. My graliśmy wczoraj na baja właśnie. Na Zoomie. No, zyski już wzięte, też część wziąłem już. Okej, okay, ja tu sera widzę. No tylko poczekamy tu chwilę. Kamil miał wejść na Zoom, prosił o linka, nie ma go. Co jest za wcześnie? Dobra, wchodzimy ten. Wchodzimy sel od razu. To poleci. No ale mi kuźwa znowu nie działa. Weszłaś ten, Monika? Ja weszłam, tak.
Tak. Odpowiedź mi, bo mi nie działa to znowu ten. Ja nie wiem, czy... 05340. 03? 05340. 40. Zrób zysk, zrób 9 pipsów. 4,5. Otrzymamy. Kurczę, wczoraj taka parowanie, 37,5 stopnia u mnie było, a dzisiaj, kurde, ile jest teraz? 28 to i jeszcze wilgotno. Pokazuje mi, czemu nie pokazuje? 16. Już 16. 16 to może tak być. Dzisiaj jeszcze było gorąco, właśnie parno przed tym deszczem, także po prostu podpłynął wszystkimi możliwymi kanałami. No tak, patrzę, czy ogólnie plus jest, nie? Ogólnie, no ja mam minus. Ale ja mam, wiesz co, Eurocada, który jest bardzo na minus. Eurocad. No ja tego nie mam. A poczekaj, Eurocad, to nie jest 100% nie dostanę? Nie. Tak, stop loss mam tutaj Eurocard. Tak, a mi nie zabrało stop lossa. 16 było o godzinie 20:47. Nie wiem, no mi się przyda. $350 bym wziął. Ja mam 20. Ale już było 32 i tak dalej. Ewa już moją mamę nasyła. Matko, na co? Że co? Że coś ten, nie? Nie. Ale że co? No wszystko jej opowiedziała, nie? Co tam przeczytała, nie? Aha. Szaleństwo. Ta mama oczywiście też przeciwna, tak? Proszę? Tak, oczywiście, że ona myślała na tego, a ja mówię, a ja tak nie myślałem, nie? Ona myślała, że ja wrócę do Ewy.
No ja też tak myślałem na początku, no Ewa nie chce, to co ja na siłę? No tak. A z tamtą dziewczyną masz cały czas kontakt? Tak, tak, no stop, kilka godzin dziennie. Super. No nie no, przesadziłem kilka godzin, no tak. Godzina, dwie. Wczoraj chyba, no wczoraj, bo niedziela była, to chyba, żeśmy się 3 godziny na Zoomie. Oprowadzała mnie po domu. Prawda? No. Zejdzie to, czy nie zejdzie? Tu się zatrzymało, tu jest jakiś opór, raczej wsparcie. Mogę przesunąć tu. No ale okej, no powinno. Może jakiś retest tu. I gugu dubu. Zaskakuje mnie ten funt do jena, bo jen tak słaby, funt mocny, nie, a to spadło. To nie jest takie wiarygodne, nie? Jak tam syn wrócił? Tak, wrócił zadowolony, bo mu się bardzo podobały. Stwierdził, że pizza, którą tutaj zamawiamy w pizzerii, ma się nijak do włoskiej pizzy. Jasne. To jest profanacja pizzy, a nie pizza, to co tutaj w Polsce jemy. Inne ciasto w ogóle, inne ciasto. Tak. O, ja tam pamiętam. W ogóle inaczej przygotowuje się. Ciasto oni robią dzień wcześniej, albo rano przychodzi, robi te kuleczki. Nie, no, ale zadowolony i widoki, i ciepło, i Włosi mu się podobali, którzy, wiesz, gestykulują. Inna kultura, tam jest taki spokój, wszystko powoli, nikt się nie spieszy, na wszystko mają czas, jak nie zrobi dzisiaj, to jutro jest dzień. Tak, tak. A jak nie jutro, to pojutrze. Miało dwa razy opóźniony lot, raz w jedną stronę 3 godziny, w drugą stronę prawie 2 godziny, więc naczekaliśmy na lotnisku. Dzisiaj, a kurde ten, dzisiaj mnie syndyk sądem straszył. Prokuraturą. No bo tam jakiś termin minął, miałem dostać pismo i jest napisane, że kurde mogę skargę złożyć, nie? Na syndyka, nie? Jak tam nie trzyma się procedur. I napisałem to, że kurde no skargę złożę, nie? Jak nie będzie to zrobione, nie?
Tak powinno być. No to kurde, ona mnie ten, nie? Dostałem, że zgłaszają to do kancelarii i że grożę funkcjonariuszowi, urzędnikowi państwowemu. Czy... No, a ja w ogóle nie groziłem. No. I wysłałem mi regułkę gruź, jak co to jest groźba. No ty nie miałeś już zamkniętej sprawy w syndykie? Miałem zamkniętą tam jedną część. A to jest syndyk z tym majątkiem chodzi, nie? Sąd tam coś ogłosił i oni mają 2 tygodnie na, wiesz, uprawomocnienie. No a sąd ogłosił 31 maja, nie? To kurde, już 2 tygodnie minęły, nie? Niech odda, zobaczymy. Myślisz, że ja się boję. Co mogło mi zrobić? No to skurde, to groźnie teraz wygląda. Tyle świec. Dobra, zamknij to, zamknij. Ile masz pipsów? Ile tam było? Cztery pipsy, okej. Okay. Cztery pipsy. Dobra, teraz szykamy na baja, bo tak się zatrzymało dziwnie. Dobra, daj baj. Daj baja. Otwarło mi na 283 i kurwa i to idzie na dół. Zysk 11, 4,5. Tylko tutaj trzeba uważać. No nie tak miało być. Tak miało być. Ja otwieram razy 3 teraz na sel. Razy 3. Dwieście sześćdziesiąt jeden. Zróbmy 9 pipsów. I tu zróbmy normalnie 4,5. Jedziemy z pipsów. O, ktoś przyszedł? Buster, 6-6.
Coś mi te świece nie pasują, a ja mam tu 5 minut. O, teraz. Jutro o 10 normalnie. Zaraz chyba do łóżka idę. Robert, sam tego nie wymierzysz. Metr 80. Metr 80 jak najwyższy. No jestem ciekaw tych genów. Wiadomości dzisiaj, wiadomości 13 minut, dolar, przemowa. Jutro. Jutro 13. O, Kanadyjczyk, dolar. Nie ma takich mocnych proszę. Nie? Będzie spokój. O. Sebastian, dzisiaj może usiądę wieczorem po Zoomie do tych analiz, albo jutro rano zrobię i ci prześlę. A ja znowu na głodówce. Na głodówce nie, to głodówka nie, bo nie jestem głodny. Na poście. O. Na poście, no ale to kontynuujesz. Nie, teraz będę robić, tak sobie pomyślałem, co niedzielę, nie? Że w niedzielę, poniedziałek, czyli w niedzielę zjadłem ostatni posiłek 17, a we wtorek o 17, nie? Wiem. To 48 godzin, nie? I to co niedzielę będę robił. Niedziela, poniedziałek, nie? Bo się dobrze czuję po tym. Samo zaparcia.
Chociaż dzisiaj coś poczułem, głód, ale wypiłem dwie szklanki wody i przeszło. Zrobiłaś razy trzy, masz? Tak. No bo ja teraz tak patrzę, jakbym zamknął, to... No już tu będzie tak. Właśnie. Sebastian, ja to zrobię na takiej zasadzie, że wezmę to twoje i zrobię swoją analizę i ci wyślij, sobie porównasz. Jak ja to widzę, jak ty widzisz. Cześć. Siema, siema. O, jest tam, jest. Co tam słychać? A właśnie skończyłem basen składać z dzieciakami. Nie pada u ciebie? No na razie jeszcze nie, ale już coraz ciemniej. To u mnie od rana. Nie, no nie straszcie. Co tam u was w ogóle? Burza była rano. Spokojnie siedzimy, skalpujemy. Coś mało osób widzę. No dzisiaj mało. Coś... W ogóle mało teraz przychodzi ten czerwiec. Zaraz każdy na w czasy, nie? Wakacje. Na czym skalpujecie? Na euro czy na dolarze? EURUSD, na... wiesz? No EURUSD. Już tam w punkcie nie skalpujecie? Nie, tu jest tak, wiesz, bez tych, bez spreadów, jakoś lepiej. Znaczy lepiej, no to różne bywa, nie? Co się dnia, nie? A dzisiaj spokojnie, bo wiesz, nie ma takich wiadomości. Jest czysto. Co tam? Chodź, chodź. Teraz ci zrobię jakieś flaga. Grałem. To macie pierwszą pozycję macie, czy którą? Trzecią. Dalej do Pindaro gracie? No, pierwszą mieliśmy plus 4, drugą minus 4,5 i teraz mamy trzecią. Mhm. A ten grasz coś sam? Nie, co ty, ja musiałem się zresetować od Forexa i tych rzeczy, bo dobra. Sam wiesz. Monika, ja poczekaj.
Muszę sobie zaznaczyć. Bo wychodzę z pozycji, jeżeli mi tutaj coś przybije mi, to spadam stąd. Ale wątpię, tak z 15 zobaczę. Jakbym to ci odwrócił wam, no to byście widzieli tu głowę może z ramionami. I tu może zrobić to. Tutaj to drugie ramię, nie? Ale czy ono będzie wymiarowe, no to nie wiem. Tak krzywo to, ale coś tam, tak liczę na to. O. A ja sobie przypomniałem, że dzisiaj jest jakiś bank holiday w Stanach. Dlaczego tak wszystko stanęło? Jest wolny dzień. Gdzie, w Stanach? Tak, tak, tam jest jakiś dzień zniesienia niewolnictwa. Tak, tak, coś tam, luna, coś tam, no, no, no. Dlatego tak wszystko stoi dzisiaj, bo giełdy nieczynne tam są. Nie wiem, tam idzie wszystko. No wiadomo, że wolniej, ale... Ale no... No chodzi, no widzę, że się rusza, nie? Dopiero jak... No, bo jak Londyn właśnie przestał chyba. Tak? Czy on o 19 teraz pamiętam. No to, to stanie dopiero. Spokojnie, poniedziałek mamy. A w jakie teraz jesteście godziny ogólnie na live'ach? 10:18. No coś się zatrzymało, kurde. Monika, autem idziesz czy pociągiem? Autem, autem. Autem. Ja tam wiesz, potrzebuję mieć auto, żeby to jest malutka miejscowość. Żeby jakieś zakupy zrobić, to muszę jechać do troszkę większej miejscowości, tam 4 km dalej. Okay. Bo tutaj to bym, wiesz, płaciła po prostu fortunę za te produkty w takim malutkim sklepiku. A poza tym, wiesz, no wiadomo, wybór. Też ograniczony. To dobrze, dziwić. Dobrze. Dobrze, dobrze. No ja do tego Wałbrzycha jedziemy. To mamy już na piątek hotel. Tylko był jeden dzień, a później mamy na sobota, niedziela, poniedziałek. Może przedłużymy, zobaczymy. Dalej macie take profit na 4,5, a stop loss na 3? Tak, tak, tylko tutaj teraz była szansa, wiesz? Odwrotnie, stop loss na 4,5. No, stop loss na 4, a take profit na 3, tak? Tak, tak. No tak, 4 później 6, 9 różnie. Okej. Okay. A teraz Tomek, masz jakby większy take profit z tego, co widzę. Tak, tak, bo mówię, jest szansa, że to spadnie do tego poziomu. 15. Teraz ważna jest ten, czy będzie reakcja na tą emę, czy nie.
to ja dokładam pozycję. Jeszcze jedną. Asela. No, Asela, no. A teraz trzy pipsy. Zysk 3, a to zostaje. I tą drugą Monika zmniejsz na 6. Okej, jedno jest, zaliczone. To gdzie to się wybieracie do tego Wałbrzycha? Znaczy ja tam się wybieram, wiesz, ze znajomymi. A coś, jakiś event, czy takie spotkanie zwykłe? Takie, tak, nie, nie, tak. Ja na event nie jeżdżę. A widzieliście, co się z Bitcoinem dzieje? To kupujecie? No wczoraj kupowaliśmy, dzisiaj jest przyjął, że zyski wzięte. A ty kupujesz? Znaczy się ja kupuję, ale ja trzymam. Ja tam kupowałem pierwszy rzut po 60 koło. Nie, że wszystko sprzedałem, tylko już część zysków zrealizowałem, nie? Wiesz, ja codziennie, ja co miesiąc tam za 1000 zł kupuję sobie Bitcoina. Aha, fajnie, fajnie. I tak wiesz, po jakiej cenie by nie był, to kupuję, nie? I trzymam cały czas. No słyszałem o takim rozwiązaniu, że właśnie że nie patrzeć na sumę, tylko za tą samą kwotę co miesiąc. No, take profit. I mamy 15 pipsów. Monika, jak to u ciebie? Ile masz? 15 jest? Tak. Tak. Dobra. Jeszcze zobaczmy tam, co tam się dzieje, chciałem zobaczyć. Na tym funcie, bo tylko on mnie tak denerwuje. No i wybicie, flaga. Powinno być git. Dobrze, git.
Ok, tu jest impuls, flaga jest nawet zielona na dniowym. No jest pullback, czy ta łódeczka. Takie coś jak tu. Cyk. Zobaczymy. Dobra, to dzięki za przybycie. Jutro, jutro o 10, nie? No dzięki, że wpadłeś. No to będziesz dzwonił, czy jak? No zadzwonię, wiesz, zaraz. Dobra, no spoko. No to czekam, no hej.